pamiętam jeszcze jak stałem tu na trybunach i Wojtek debiutował w Ekstraklasie tutaj. To było naprawdę dla nas wszystkich, którzy wtedy jeszcze grali w Tramkarzach czy w juniorach, taki sygnał, że człowiek stąd może zadebiutować w tej Ekstraklasie. To są zawodnicy, którzy wnieśli dużo, jeśli chodzi o grę w zespole. Bardzo dużo młodych zawodników miało od kogo się uczyć, jak i od Marcina, tak samo od Wojtka. Naprawdę są profesjonalistami. Wojtku, wstajesz rano i zadajesz sobie pytanie, kiedy to wszystko zleciało? Kiedy ten czas, kiedy twoja przygoda z piłką zmierza ku końcowi? Bo myślę, że możemy to powiedzieć, że w piłkę już grać nie będziesz, w piłce będziesz, ale już nieaktywnym zawodnikiem. Dokładnie tak. No, gdzieś z perspektywy czasu minęło to szybko, natomiast myślę, że jest to decyzja, z którą się mierzę od kilku lat ze względu na stan zdrowia, który przechodzę i liczne kontuzje, które mam. Myślę, że przygotowywałem się do tej decyzji, także nie ma zbyt dużego rozczarowania, ale mimo wszystko łza się kręci wokół ze względu na klub, w którym jestem przede wszystkim. Myślę, że to odejście byłoby łatwiejsze w innym klubie. Natomiast z jednej strony jest to piękne, że mogę w tym klubie, w którym rozpoczynałem swoją przygodę z piłką, zakończyć też swoją przygodę profesjonalną z piłką. Chyba nie tylko ja tak sobie zadaję. To czeka wielu sportowców, pracowników różnych firm, z którymi są związani. No na pewno minęło to bardzo szybko i faktycznie o tym się zastanawiam, jak wielu innych. Minęło to tak jakby stuknąć palcami. Kiedy pierwszy raz poczułeś satysfakcję z gry w piłkę nożną? Myślę, że był to moment powołania mnie do pierwszej drużyny Polonii Bytom. Ja wywodzę się ze środowiska, gdzie Polonia Bytom, wszyscy kibicowali Polonii Bytom, tak. Są to Miechowice, dzielnica Bytomia i myślę, że był to czas takiego dużego wyróżnienia, tak. Dużej takiej ekscytacji z mojej strony, docenienia ciężkiej pracy. Był to czas, kiedy trenerem pierwszej drużyny był Michał Probierz, chodził na nasze mecze młodzieżowe i gdzieś wypatrzył moją osobę i zaprosił do pierwszej drużyny. Myślę, że to był taki wyjątkowy czas dla mnie. Mając 5 lat, jak założyłem starszemu koledze popularną siatkę na boisku szkolnym, pamiętam to do dziś, tam krzyki, wybicie piłki. Także to wtedy było takie, może 6, miałem 6 lat, bo to taki film Urywek pamiętam. Gramy takiemu dużemu chłopakowi, nawet nie pamiętam któremu, ale to się takie filmy pamięta. Wybił mi piłkę bardzo daleko i wtedy się cieszyłem, że udało mi się to zrobić. Czy to uczucie satysfakcji, wchodząc też do seniorskiej piłki, w jakimś momencie ci towarzyszyło? To znaczy ono mi codziennie towarzyszy, jak na każdy trening wychodzę, towarzyszy mi uczucie satysfakcji, bo ja kocham piłkę, od zawsze kochałem i myślę, że nadal będę kochał, pomimo tego, iż nie będę już raczej profesjonalnym zawodnikiem, to nadal będę ją kochał. I gdzieś ją będę miał w sercu już chyba do końca, z tego nie da się zrezygnować, jak z prawdziwej miłości. Pierwszy zdobyty gol na boiskach ligowych, który pamiętasz? Pierwszy gol, który zdobyłem, to był w meczu o małą stawkę, natomiast myślę, że w miarę prestiżowy, bo to był mecz młodej Ekstraklasy z Wisłą Kraków. Wtedy te rozgrywki cieszyły się dość dużą popularnością, bo i Piotr Ćwieląg wtedy grał i Wisła przyjechała do nas takim dość mocnym składem. Strzeliłem wtedy dwie bramki i to były pierwsze bramki, które strzeliłem dla Polonii Bytom w takim, można powiedzieć, oficjalnym meczu. Pierwsza bramka była w seniorach, ale tak szczególnie pamiętam bramkę, jaką zdobyłem w barwach. Jedna z początkowych Odry Opole z Ruchem Chorzów. To naprawdę pamiętam dość wyraźnie. 2000 rok? No tak. Puchar Polski, bardzo, bardzo, bardzo ważna bramka dla mnie. Ojciec na stadionie był ze swoim kolegą, także mocno to wtedy przeżywałem. Pierwsze zarobione pieniądze z gry w piłkę nożną. Kiedy poczułeś, że jest ten przypływ w portfelu dzięki temu, dzięki twojej pasji, dzięki temu, że robisz to, co kochasz?
Nie ukrywam, że Polonia Bytom to klub, który otworzył mi drogę i furtkę do wielkiej kariery, powiem szczerze, bo był to czas pierwszej ligi ekstraklasy. No i był to klub, w którym zarobiłem też swoje pierwsze pieniądze. Pierwszy kontrakt nie był duży, jak wiadomo. Był to czas, w którym musiałem non-stop udowadniać swoją wartość. Nie były to duże pieniądze, natomiast dla mnie one były satysfakcjonujące. W momencie, kiedy udowadniałem swoją wartość, no to ten kontrakt wzrastał i można powiedzieć, że Polonia Bytom to był klub też, w którym zarobiłem troszkę większe pieniądze. Też również w Odrze-Opole, mając 17 lub 18 lat, jak pojechałem, jak byłem na ławce rezerwowych i otrzymaliśmy pierwszą premię za zwycięstwo, to jasne, była satysfakcja, że coś mogę sobie kupić za swoje zarobione pieniądze, a nie za to, co mi rodzice, prawda, zapewnią, więc tu była olbrzymia satysfakcja. Z tego, że wiele treningów zaowocowało tym, no, że zarobiłem pierwsze pieniądze. Który mecz zapamiętałeś szczególnie? Ale nie pytam tylko o Polonię Bytom. Mówię ogólnie o twojej grze w piłkę nożną. Czy jest jakiś mecz, który szczególnie tkwi w twojej pamięci? Myślę, że na pewno jest to pierwszy mecz mojego debiutu w Polonii Bytom z LKS Łomża, który wygraliśmy 3-1 w piłce seniorskiej, gdzie na trybunach zasiadali moi znajomi, rodzina i kibice, z którymi gdzieś tam grałem na podwórku albo byłem w kontakcie. Podkreślam, że to jest taki moment dla wychowanka bardzo, bardzo wyjątkowy. Natomiast myślę, że awans Polonii do Ekstraklasy to był mecz z Miedzią Legnica na wyjeździe. Kiedy po tym meczu już byliśmy pewni awansu, przyjechaliśmy tu do Bytomia i fetowaliśmy z kibicami wspólnie na rynku ten awans. To była też taka bardzo wyjątkowa chwila. No i tych wzniosłych momentów myślę, że było najwięcej w tym klubie, w Polonii Bytom. Także było kilka takich momentów. Jeden szczególny mecz to, no niestety jest on, do dziś chyba mam traumę po tym barażu strasznym z Radziąkowem. To, co się wydarzyło po meczu, potem gdzie strzeliłem bramkę, odpadliśmy z tych barażów, to jak myślę o tym meczu, to mam tą traumę, jakby przeżywam ją wewnętrznie od nowa. Ten powrót do szatni, z boiska jak schodzimy i ten powrót autobusem do Bytomia. Czy kiedykolwiek podczas twojej przygody z piłką chciałeś rzucić grą w piłkę nożną w kąt i zająć się czymś innym? Tak, wiele razy. Myślę, że jestem osobą też bardzo taką wrażliwą. Myślę, że wynikało to też z przynależności do tego klubu. Natomiast im większe oczekiwania, tym rodzą większe rozczarowania, tak? Kiedy chciałem dawać siebie coraz więcej trenowałem, organizm tego nie wytrzymywał. No, pojawiały się kontuzje pierwsze, pojawiały się one w bardzo ważnych momentach mojej kariery. Jednym z takich momentów był czas, kiedy trenerem był Jurij Szatałow w Polonii Bytom. I gdzieś czułem, jak przychodził, że jest szansa, że na mnie postawi. Natomiast pojawiły się wtedy liczne urazy, kontuzje. Nie, nigdy na pewno. Nie, nigdy nie miałem takich myśli. Ja zawsze chciałem grać w piłkę. Gram w piłkę i z tego się cieszę. Każdemu życzę, żeby mógł robić to, co kocha. Czerpać z tego satysfakcję i jeszcze czasem, bo nie zawsze, zarabiać pieniądze. Wojtek Mróz, ja pamiętam wywiad tam na bocznym boisku w 2008 roku. Młody Wojtek, który gdzieś tam raczkował, miał tu chwile lepsze, gorsze, natomiast Wojtek chyba jest takim przykładem piłkarza, który tutaj spędził praktycznie całe swoje życie, bo w przeciwieństwie do Marcina, on po prostu się tutaj wychował. Tak, oczywiście, Wojtek jest naszym wychowankiem. Odchodził od naszego klubu, po raz drugi przychodził do klubu, znowu odchodził. Ale za każdym razem, gdzie do nas wracał, był, jak to się mówi, takim bardzo mocnym punktem i też zawodnicy mogli się od kogo też uczyć. Ma kierownik jakieś ścisłe wspomnienia z tymi osobami, coś fajnego? To znaczy, powiem tylko tyle, że nigdy nie miałem z nimi najmniejszego problemu, jeśli chodzi o jakieś zachowania, czy żeby jakieś po prostu problemy związane, jeśli chodzi czy w meczu, czy w ogóle organizacyjne, nigdy nie było z nimi problemu. Naprawdę można było z nimi, jak to się mówi, konie kraść. Będzie brakowało chłopaków? No zawsze, jak to się mówi, jeżeli ktoś gdzieś odchodzi, to zawsze są miłe wspomnienia, będzie się ich wspominało. Na pewno gdzieś tam jest trochę takiego żalu, że już ich nie będzie, ale jak to się mówi,
są następni, którzy po prostu też wchodzą do tego zespołu, wejdą do tego zespołu i też będą takimi, myślę, pozytywnymi postaciami, jakie oni są. Czy ten zdobyty gol to było także trafienie, które dało ci w piłce nożnej najwięcej satysfakcji? Czy była taka bramka podczas twojej gry, która nie była pierwszą, ale pamiętasz ją właśnie ze względu na ten pierwiastek radości, satysfakcji, być może udowodnienia czegoś? Myślę, że jeśli miałbym przywołać sytuację i bramkę taką, o której mówisz, to bramka o małej randze, jeśli chodzi o zdobywanie tytułów, tak, czy wygrywanie meczu, bo to była bramka z Ruchem Radziąków w Pucharze Polski, który wygraliśmy 3-1 bodajże. Natomiast to był, bardzo ważny był ten czas poprzedzający ten mecz, kiedy przegraliśmy baraże. Miałem dość trudny moment tutaj z kibicami. Przegraliśmy baraże, był to bardzo trudny czas, byliśmy wszyscy rozczarowani. Był to sezon, wtedy drużyna, którą prowadził Jacek Trzeciak, powiedziano nam, że mamy 2 lata na to, żeby zrobić awans. Niestety, gdy przegraliśmy te baraże, wszystko potoczyło się inaczej. Natomiast no, byliśmy bardzo sfrustrowani na siebie, byliśmy bardzo źli na siebie, nie powinniśmy przegrać tych baraży. No i wtedy wylało się dużo jak gdyby takiej złości, takiej goryczy ze strony kibiców na moją osobę, bo pojawiły się też napisy na murach mojego domu, co było bardzo przykrą sytuacją w kontekście tego, jak rodzice bardzo ciężko pracowali na to, żeby nas wychować, na to, żeby zapewnić nam byt, a tu była dewastacja naszego mienia. Tym smutniej, że mam 6 braci, którzy wszyscy kibicują temu klubowi, cała rodzina kibicuje Polonii i zawsze całym sercem wspieraliśmy ten klub. Wynik sportowy rzutował na moją osobę. Ja w tym meczu popełniłem jeden błąd, którego bardzo żałuję oczywiście, natomiast to jest sport, tak? My mieliśmy wtedy 2 lata na to, żeby awansować. Mleko się wylało, trzeba było ponieść tego konsekwencje. Natomiast to jest sport i to jest gra błędów. Spowodowało to, że musiałem opuścić ten klub, musiałem się przenieść do innego klubu i żyć jak gdyby z tą sytuacją, z tą przegraną i z tą całą sytuacją z kibicami. Chciałem zrobić wszystko, żeby wrócić do tego klubu i gdzieś naprawić ten mój błąd, tak, wynagrodzić jak gdyby ten mój błąd. Wróciłem wtedy do 4. ligi, udało się zrobić awans. Do 3. ligi już za trenera domagały. No i pojawił się mecz na szczeblu Pucharu Polski. W mojej ocenie był to bardzo ważny mecz, taki dla mnie rewanż za te baraże, być może nie taka ranga. Natomiast wtedy udało mi się zdobyć bramkę, bardzo chciałem zdobyć tą bramkę. Udało się ją strzelić i to była dla mnie taka duża satysfakcja. Kiedy przynajmniej w naszym mniemaniu ten żelazny Marcin Lachowski, postać lider na boisku, kiedy tak na serio Marcina Lachowskiego zjadły nerwy? Bardzo często zżerały nerwy. To jest, jak byłem młodym zawodnikiem, bardzo często. To jest to, nad czym młodzi zawodnicy muszą pracować, bo głowa to jest podstawa w piłce, naprawdę. Ja po sobie widzę, to jest naprawdę co najmniej 50% sukcesu. To jest umiejętność odseparowania się od trybun, od tych myśli natrętnych, co będzie, jak się nie uda. To po pierwsze trzeba to eliminować. Mnie się to zdarzało często, jak byłem młody, potem mi się to nagle wyłączyło kompletnie przestałem mieć takie myśli, ale mówię, do 21-22 roku życia to miałem z tym duży problem, rzeczywiście. Szczerze nie przypominam sobie takiego meczu, na pewno w wielu meczach towarzyszyła mi trema. Z perspektywy czasu widzę, że te mecze, które rozgrywałem w Polonii Bytom, wzbudzały u mnie dużo większe emocje i była taka nadwyżka emocjonalna, niezależnie od ligi. Ale czy była jakaś taka sytuacja, że nerwy mnie zjadały? Myślę, że nie. Na każdy mecz wychodziłem i myślę, że działałem odważnie, mimo tej tremy, mimo tej często presji czy rangi podwójnej, grając w tym klubie, bo jednak grając w swoim rodzinnym klubie i gdzieś, gdzie wychowałem się od małego, to było czuć ze strony kibiców i też bliskich to, że chcemy wygrywać. Najlepszy zawodnik, z jakim grałeś? Wymieniłbym tu dwie osoby.
Jedną ze względu na umiejętności to jest Marek Bazik. Uważam, że jeśli chodzi o wyszkolenie techniczne, no to był to świetny zawodnik i uważam najlepszy, z którym grałem. Natomiast jeśli chodzi o osobowość, taką determinację, ale też i umiejętności, myślę, że wymieniłbym to Jacka Trzeciaka, który bardzo mocno mnie inspirował do tego, żeby grać w Polonii, żeby się nie poddawać i na co dzień widziałem jego postawę w szatni, gdzie w wielu trudnych momentach organizacyjno-finansowych był to człowiek, dało się odczuć, było mu jak gdyby na sercu losy całego klubu i myślę, że to było bardzo ważne na tamten moment i myślę, że bardzo dużo wnosiło to w końcowy sukces drużyny i klubu. Musiałbym wskazać Michała Zińskiego, z którym graliśmy nie za długo, ale jakoś tak po prostu, nie wiem, podświadomie zawsze wiedziałem, gdzie Michał pobiegnie. To po prostu się czuję z niektórymi zawodnikami, nić porozumienia i zawsze jakoś kapitalnie mi się z Michałem grało, po prostu nie musieliśmy na siebie patrzeć, a ja czułem, gdzie on pobiegnie. I to, jeśli mogę tak powiedzieć, to rzeczywiście z Michałem świetnie mi się grało, naprawdę. Powiem szczerze, wielki ból w sercu, że Marcin i Wojtek kończą, bo mamy naprawdę wiele dużych, dobrych wspomnień z nimi i no wielka szkoda dla mnie i na pewno dla całego klubu i dla kibiców również. Wiele dobrych wspomnień mam z nim. Gdzieś tam się teraz śmieję, że nie będzie miał kto teraz śpiewać po meczu Kessera, bo jest to osoba, która zawsze gdzieś tam to inicjuje. Marcin to jest na pewno postać, która w szatni dawała dużo. Trzymał tą szatnię, że tak powiem, za gębę. No cóż, tutaj każdy na pewno będzie miło go wspominał. Ciężko będzie bez niego, no ale trzeba sobie jakoś poradzić. No. Czy miałeś moment w piłce nożnej, w którym pojawiły się w twoich oczach łzy ze smutku albo radości? No z radości na pewno również muszę powiedzieć, mimo że to niższa liga, to z Polonią jak awansowaliśmy i to paradoksalnie nie z trzeciej ligi do drugiej, chociaż to był olbrzymi sukces, z czwartej do trzeciej, gdzie naprawdę było ciężko, tam była po drodze walka o klub, prawda, no to mnóstwo zawirowań, walka na tej sesji, utrzymanie klubu, to no straszne zamieszanie było wtedy w tym czasie z klubem. No i cieszę się, że to się tak, tym bardziej po tym sławetnym, fatalnym barażu z Radzienkowem, gdzie to wszystko wydawało się, że naprawdę może pójść w rozsypkę ponownie. Całe szczęście tak się nie stało i całe szczęście, że awansowaliśmy, bo zasłużyliśmy na ten awans w przekroju całego sezonu. I czułem taką dumę, może łzy nie na pewno, ale czułem taką dumę, bo należało nam się. Najlepszy trener, z jakim pracowałeś? Miałem szczęście pracować naprawdę z dobrymi trenerami, tak uważam. Bardzo dużo zawdzięczam Dariuszowi Fornalakowi, który tak naprawdę on otworzył mi drogę do seniorskiej piłki, darzył moją osobą dużym zaufaniem i u niego dostawałem bardzo dużo minut. Z perspektywy warsztatu, takiego podejścia na pewno Michał Probierz, profesjonalizmu, tak, i takiego podejścia do piłki w takim kontekście profesjonalnym, ale jeżeli miałbym jak gdyby wymienić najlepszego trenera, który mnie inspirował, to byłby to Jacek Trzeciak. Jeśli chodzi, była to osoba, która potrafiła połączyć bycie człowiekiem, że tak powiem, z tym, żeby wymagać od zawodnika, tak? Myślę, że świetnie potrafił to zrównoważyć. Co za tym szło, potrafił pociągnąć za sobą całą drużynę. Dało się odczuć, że wszyscy się rozwijamy, że klub się rozwija przy tym trenerze, także to było takie dla mnie bardzo inspirujące. Sam się na tym nawet niedawno zastanawiałem, ilu miałem trenerów. Musiałem się to policzyć. Na pewno to było ponad 50, a myślę, że lekko 50. Na pewno był to Dariusz Kaniuka, który jest trenerem na Opolszczyźnie, też swego czasu trener Odropole. Na pewno takim trenerem jest też, wiadomo, postać dla mnie bardzo ważna, mój serdeczny kolega Jacek Trzeciak, z którym też czułem tą nić porozumienia. On był trenerem, ja zawodnikiem, ale znaliśmy tą relację szacunku wzajemnego. No, to trzeba mieć, to jest tak jak doskonali szkoleniowcy, którzy rozwijają osobowości. No, trzeba mieć w sobie to coś, trzeba mieć to coś, które pozwoli ci dostrzec w innych osobach coś, co można zmienić. I ty musisz im umieć to przekazać. No, rola trenera jest bardzo trudna. Nie wystarczy być świetnie przygotowanym
merytorycznie, ale trzeba mieć to coś, albo to wypracować w jakiś sposób, to, że umiesz budować relacje. Jacek to miał, Jacek to ma i potrafi do mnie dotrzeć. No, zwrócił mi uwagę na pewne jeszcze rzeczy, cieszę się z tego bardzo i on to miał. To coś, co do mnie docierało, tak potrafi to wytłumaczyć, że do mnie to docierało i przemawiały jego metody. Czy w trakcie twojej przygody z piłką nastąpiło wydarzenie, które zmieniło twoje postrzeganie na świat? Czy stałeś się innym człowiekiem? Muszę przyznać, że sport odegrał kolosalne znaczenie w kształtowaniu mojej osobowości i różnych postaw w życiu. Uważam, że dzięki temu mogę jak gdyby swoją wiedzę przekazywać w roli trenera młodym zawodnikom. W pewnym momencie pamiętam, że poczułem taki duży dystans do piłki. Zrozumiałem, że to nie jest najważniejsza rzecz w życiu, że to jest bardzo ważna rzecz, natomiast nie jest najważniejszą rzeczą w życiu. No i zacząłem odczuwać więcej radości z grania, zacząłem się cieszyć tą grą i to był taki moment, w którym mam wrażenie, że dojrzałem jako sportowiec. To, że zaczynałem w klubie Polonii Bytom, w klubie, który ma dla mnie takie znaczenie, dodatkowo budował takie poczucie odpowiedzialności za wynik i takiego zaangażowania się w ten klub w wszelkiej formie. Natomiast później zrozumiałem, że to bardzo niekorzystnie wpływa na postawę na boisku i dojrzałem, myślę, jako zawodnik. Kolejnym takim momentem były moje wypożyczenia do innych klubów. No i tam nabierałem pewności siebie i takiego luzu, jeśli chodzi o piłkę nożną, także dojrzewałem jako zawodnik. Czy inaczej postrzegałem zawód piłkarza? Nie, ja zawsze go postrzegałem tak, że trzeba bardzo ciężko pracować, bardzo ciężko pracować, bardzo dużo trenować, żeby osiągnąć sukces. Mi się jakiegoś wielkiego sukcesu nie udało sięgnąć, chociaż jest im tyle lat gry w Polonii, na pewno. Z tego się bardzo cieszę. No jest im dla mnie wielka zaszczyt, nie wiem, czy takie pytanie padnie, ale to jest sukces, udało mi się straszny. Chciałem o tym powiedzieć, że kibice wybrali mnie do 11 stulecia, to jest dla mnie największy sukces, jakiego doczekałem w piłce, bo do 11 stulecia już nikt więcej nie trafi, nie? Najwyżej 2 stulecia, więc to jest sukces, którego nie da się jakoś tam zmierzyć, a jest to dla mnie jest wielka sprawa. Ale ja zawsze piłkę postrzegałem tak i to do dziś mówię w szatni młodym, że to trzeba naprawdę harować dzień w dzień. Nie wolno przeoczyć żadnego dnia, bo potem nagle się budzisz, że to jest za późno. A sport pokazuje, że trzeba w cudzysłowie harować dzień w dzień, oczywiście z głową, nie zajeżdżać się. Harowanie nie oznacza ciągłego biegania pod górkę. Pracować nad pewnymi elementami, których ci brakuje i nagle po roku dostrzeżesz, że właśnie jesteś innym zawodnikiem. Wtedy dostrzegasz, że masz tą szansę, widzisz postęp, jaki czynisz i to sprawi, że będziesz lepszym. I zmienisz postrzeganie po prostu, że piłka może być twoim zawodem i to naprawdę takim przez duże Z, dużym zawodem. Ty, Wojtek, kończy swoją karierę nie tylko w Polonii, ale w ogóle. No na pewno będzie przykro, bo jest to wychowanek z krwi i kości. Tak już powiedziałeś, kilka razy odchodził, też kilka razy wracał, ale zawsze go tu ciągnęło, zawsze ludzie go tu pozytywnie przyjmowali. I myślę, że wszyscy będziemy na sam koniec dobrze go wspominać. Dla Marcina wielki szacunek, bo tak jak powiedziałeś, już przyszedł w tym, można powiedzieć, starszym wieku piłkarza tutaj, a jednak swoją znakomitą dyspozycją na boisku, skutecznością, bo strzelił ponad 70 bramek w Polonii. No i kolejna sprawa, no nie chcę teraz patrzeć mu w kalendarz, ile ma lat, ale chciałbym jeszcze tak długo grać w piłkę jak on. Widocznie w oczach trenerów nie byłem na tyle dobry, żeby pozostać na dłużej w składzie albo grać regularniej. I to był taki moment, gdzie powinienem ruszyć w świat, tak powiem. Były takie wyprawy do Sandecji, do Radziąkowa, chwilowe, ale nie ukrywam, że z drugiej strony było mi bardzo tęskno za tym klubem i zawsze gdzieś tam podpytywałem, co się tutaj dzieje i przed każdym pójściem do innego klubu, no to jednak też zaglądałem tutaj, czy może już się pojawi dla mnie szansa, może pojawi się miejsce dla mnie, może to już ten czas, żeby wrócić i stać się taką znaczącą osobą w tym klubie. No jasne, oczywiście, że tak. Ja w życiu popełniłem mnóstwo błędów. Błędów młodości, których oczywiście człowiek pewnie żałuje. I tak, no na pewno tych błędów trochę popełniłem. I mówię, nie ma co tego ukrywać. Wielu rzeczy, które się wydarzyły, żałuję, ale już tego nie cofnę po prostu, więc... Co twoim zdaniem jest największą zaletą Polonii Bytom? Myślę, że historia, tożsamość, co za tym idzie, kibice, cała ta atmosfera wokół klubu, która,
którą da się odczuć. Myślę, że lokalna społeczność tutaj bytomska potrzebuje sportu, potrzebuje kolejnych sukcesów. Myślę, że klub Polonia Bytom jest w stanie dać dużo takiej rozrywki, radości, ale też bardzo mocno zjednać tutaj lokalne społeczeństwo i myślę, że to jest taki magnes, który przyciąga tutaj ludzi. Gdzieś czuję przynależność do tego klubu i chciałbym swoją osobą i ciężką pracą jak gdyby cały czas pomagać w odbudowie tego klubu i sprawieniu, żeby ten klub z roku na rok odnosił sukcesy i piął się w górę. Największą zaletą Polonii jest to, jacy ludzie ją tworzyli, jaką ona ma historię. To jest rzecz nie do zaprzepaszczenia i nie do roztrwonienia, moim zdaniem. Z czego ty w przededniu ostatniego meczu na boisku, z czego ty jesteś najbardziej dumny? Z czego Wojciech Mróz rozliczyłby samego z siebie, biorąc pod uwagę aspekty, z których faktycznie możesz być dumny? Analizując swoją przygodę, no po części może nawet karierę w piłce nożnej, myślę, że z tego, że wytrwałem, tak? Z tego, że pojawiało się wiele kontuzji, które powodowały, że tak naprawdę traciłem formę, że ten mój obraz mojej dyspozycji jako zawodnika stawał się trochę taki zakłamany, tak? Bo trudno zbudować formę, jak co miesiąc czy co dwa wypada się na parę dni choćby nawet. Natomiast ja cały czas stawiałem sobie nowe cele i myślę, że takim olbrzymim moim sukcesem jest wytrwanie w tej takiej sinusoidzie i takiej huśtawce nastrojów, jeśli chodzi o te moje kontuzje. Wspomniałeś o kibicach. W przeciwieństwie do Wojtka Mroza grałeś w kilku klubach. Była Odra, było m.in. Zagłębie Sosnowiec, była przez ostatnie lata Polonia Bytom. Czy tutaj w Bytomiu uważasz, że to ciepło, to zaufanie, ta jedenastka stulecia, to czym zostałeś obdarowany, to było najlepsze, co cię spotkało ze strony kibiców w przygodzie z piłką? Czy masz jeszcze jakieś fajne, ciepłe momenty też z sympatykami innych klubów? Nie, ja wielokrotnie tam w nieoficjalnych rozmowach podkreślam, że trafiając w tak późnym wieku do Polonii, nigdy się tego nie spodziewałem, że tak to się potoczy, że będę tyle lat tu grał, tyle lat kapitanem, zagram tak wielką ilość spotkań, przeżyję spadki, awanse, chrysta, likwidację klubu, no wszystkie takie rzeczy, których się nikt nie spodziewał. Trafię do jedenastki stulecia i że tutaj skończę profesjonalne granie, nigdy bym się tego nie spodziewał. To jak tutaj wrosłem w to miasto, w ten klimat, ile znajomości nawiązałem, z jak wieloma kibicami mam dobre relacje, nigdy bym się tego nie spodziewał, doceniam to bardzo i na pewno od strony takiej ludzkiej na pewno nic lepszego mnie nie spotkało nigdy. W jakiej roli widzisz siebie na przestrzeni najbliższych 5 lat? Tak jak powiedziałem wcześniej, że czuję dużą przynależność do tego klubu i tak naprawdę obecnie jestem jeszcze trenerem grup młodzieżowych. Myślę, że swoją osobą i tym, jaką przeszedłem drogę tutaj w Polonii, daję dużo, dużo, dużo serca w to. Bardzo dużo satysfakcji sprawia mi kształtowanie młodego człowieka i rozwijanie go sportowo, szczególnie w tym klubie, tak? Mimo wszystko praca z tymi ludźmi z Bytomia albo w ogóle z zawodnikami, którzy chcą grać z herbem na piersi w naszym klubie, motywuje mnie podwójnie, tak? I chcę dawać siebie więcej, tak? Oczywiście z perspektywy czasu mam swoje plany i póki co chciałbym się rozwijać jako trener i oczywiście też piąć w górę. Nie ukrywam, że dużym takim sukcesem i marzeniem byłoby to, aby w którymś dniu poprowadzić pierwszą drużynę Polonii Bytom. Póki co będę chciał się w wszelkiej formie, nie tylko jako trener, ale w każdej innej formie, która będzie potrzebna do budowania i gdzieś tam spowoduje kolejne sukcesy klubu, będę chciał się zaangażować i dawać siebie 100%. Z czego jesteś najbardziej dumny? No z tego, że mnie doceniono, kibice mnie docenili z tego, że mogłem dać
tyle radości swoją grą. I z tego przede wszystkim, że nawiązałem tyle relacji. Tyle relacji w Bytomiu, no, których nie da się już zerwać, bo są naprawdę na bardzo dobrym poziomie z wieloma ludźmi. I w życiu mi się nie spodziewał, trafiając kiedyś ze swoją firmą do Bytomia, że będę grał w Polonii. I to przez tyle lat. I mówię, no i wrosnę to miasto jak po prostu, jak zapuszczę korzenie jak drzewo. I tego praktycznie już nie da się wyrwać. Tego bym się nie spodziewał i to jest takie dla mnie chyba najważniejsze. Te relacje, które stworzyłem tutaj przez lata.